W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oto umiłowanie w Panu Jezusie czytamy w dzisiejszej Ewangelii o tym włodarzu, który stracił wszystko i po ludzku rzecz biorąc chciał się ustawić, ażeby po jego bankructwie, by tak to nazwać, ludzie spoglądali na niego życzliwie. I Pan Jezus pochwalił to, co uczynił ów włodarz i powiedział znamienne słowa, by uczynić sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości. Chciał przez to zaznaczyć, że pieniądze są po to, by je dobrze wykorzystywać, ale też można przy pomocy pieniędzy w odpowiedni sposób spłacać swoje długi i też zyskiwać sobie przyjaźń nawet Pana Boga w ten sposób, jeżeli wykorzystuje się wszystko, co się ma w najlepszy z możliwych sposób. Pieniądze jako rzecz materialna sama z siebie nie ma większego znaczenia, natomiast można za to coś ewentualnie kupić. Można też przy pomocy środków finansowych, materialnych w ogóle przyczynić się do czyjegoś dobrobytu, do wyciągnięcia kogoś z jakiejś biedy, która często powoduje jakieś upadki moralne. Wiele osób myśli, że tylko bogaci mają problem z nieuporządkowanym przywiązaniem do rzeczy materialnych. Tak często jest. Często to widzimy, że osoby zamożne tak bardzo zabiegają o posiadanie czy też o zabezpieczenie swojej majątności, co jest na dłuższą metę przecież niemożliwe, że potrafią dla zabezpieczenia się materialnie stracić nawet swoje życie duchowe, rozmiękczyć swoją chrześcijańską postawę poprzez to, że sobie znajdują sposoby, by nie być uczciwym, by zachować swój majątek. Ale taki sam problem tyczy się również osób, które są niemajętne, które są ubogie. W historii Kościoła czytamy o bardzo wielu świętych, którzy ratowali osoby ubogie w ten sposób, że wspomagali je bardziej najpierw materialnie, po to, by uchronić przed upadkiem obyczajowym. Tak było ze świętym Mikołajem, biskupem, wyznawcą z czasów starożytności chrześcijańskiej, który uchronił pewne siostry przed upadkiem obyczajowym w ten sposób, że wsparł je najpierw materialnie. Kościół zawsze tutaj, idąc za roztropnością Ewangelii, wiedział, że często nie sposób głosić prawdę Ewangelii, czy uczynić ją jakby wiarygodną w oczach ludzi, jeśli się nie pomaga również, tak rzec, rękoma poprzez pomoc, poprzez wspomaganie chociażby ubogich. To jest też dla nas taka wielka nauka z tej Ewangelii. Druga nauka to jest tak, abyśmy potrafili nie być skąpi i to, co mamy w naszych rękach, potrafili wykorzystać maksymalnie dla naszego życiowego celu. A ten zawsze jest ten sam. Zostaliśmy stworzeni dla jak największej chwały Pana Boga i dla zbawienia naszych dusz. Dla jak największej chwały Pana Boga. To jest cel naszego istnienia. Świat istnieje, a już szczególnie duchy anielskie i ludzie istnieją po to, by w rozumny sposób czcić swojego Stwórcę. Bóg jest Bogiem, nie my. To musimy sobie cały czas przypominać. I dla Jego chwały istniejemy, dla Jego chwały żyjemy, dla Jego chwały zostaliśmy powołani do życia. Gdy ktoś w swoim życiu niejednokrotnie nie widzi sensu, widzi ciągłe niepowodzenia, pasmo porażek, to niech powinien pamiętać, że każde życie jest na chwałę Pana Boga i w każdym życiu jest miejsce, by chwalić Pana Boga. I pewien zewnętrzny sukces, pewne sukcesy, czy to w jakiejś dziedzinie materialnej, intelektualnej, to wszystko jest nic. To wszystko jest nic w porównaniu z tym, że jesteśmy na chwałę Pana Boga. I nasze piękno to jest przede wszystkim piękno mierzone pięknem naszej duszy, podobieństwem do Pana Boga. A piękno zewnętrzne, czy to będą szaty, czy uroda, to wszystko jest przemijalne i względne. Więc jeżeli uświadomimy sobie, będziemy uświadamiać sobie codziennie, po co istniejemy, gdy będziemy mieli ciągle cel naszego życia przed nami, to wtedy zrozumiemy, po co jest to, co nam Pan Bóg daje, po co nas żywi, po co nas ubiera, po co daje nam różne środki materialne. I ich wartość mierzy się wyłącznie tym, co z nimi zrobimy.
Dlatego jeden bogacz może przepuścić cały majątek w sposób nieużyteczny, a wręcz szkodliwy dla duszy, a jedna uboga osoba może przy pomocy niewielkich środków finansowych pomóc ubogim, wesprzeć Kościół, czy w jakiś inny sposób zbudować chwałę Bożą, dla której jesteśmy. Pod koniec tego miesiąca będziemy obchodzić święto świętego Ignacego z Loyoli, który założył Towarzystwo Jezusowe Societas Jezu, które ma jako motto ad majorem Dei gloria, dla jak największej chwały Pana Boga, i to powinno być również nasze motto życiowe, by nie popaść w taki minimalizm duchowy, by nie próbować nawet przepchać jako tako na skrót do nieba, bo to jest gwarancja tego, że celu się nie osiągnie. Dopiero gdy maksymalnie ustawimy sobie cele, to wtedy jest szansa, że będziemy mieli z czego spuścić i wtedy dopiero jest szansa, że jako tako dostaniemy się do nieba. Skąpcy nie idą do nieba. Skąpcy, którzy żałują Panu Bogu i bliźniemu należnej chwały czy też pomocy, nie pójdą do nieba. Pan Bóg chce dusz ofiarnych, takich, które są dokładnie takie same ofiarne jak nasz Pan Jezus Chrystus, który nie zostawił dla siebie absolutnie nic, który w każdym calu swojego życia służył Panu Bogu. Tak jak Matka Najświętsza, jak święty Jakub, apostoł, którego święto obchodzimy we wtorek, a który był obok świętego Piotra i świętego Jana, najważniejszym z apostołów, jak święta Anna również, wielka święta, jedna z ostatnich świętych Starego Testamentu, ta, która była godna porodzić Najświętszą Marię Pannę. Sama święta Anna nie była pozbawiona grzechu pierworodnego, ale skoro w jej łonie poczęło się ze świętego Joachima takie dzieciątko jak Najświętsza Maria Panna, to była ona szczególnie uświęcona już za życia. Pewnie dlatego zaszła w ciążę, stała się przemienną w tak późnym wieku. Za życia osiągnął niezwykłą wprost świętość, ponieważ wraz ze świętym Joachimem miała utworzyć rodzinę, w której wychowywała się Najświętsza Maria Panna, Matka Zbawiciela, ta, która miała przynieść nam zbawienia, która miała odwrócić przekleństwo Ewy i przywołać błogosławieństwo, ponowne błogosławieństwo nieba dla ziemi i dla całego ludzkiego rodzaju. I ta święta Anna jest wielką świętą, którą powinniśmy wzywać, by również przypodobać się Panu Jezusowi, Najświętszej Marii Pannie. Oni tworzą ciągle rodzinę w niebie, więzy krwi nie zostały rozdarte po wniebowstąpieniu Chrystusa, bo Jego człowieczeństwo zostało przez zachowane. Pan Jezus jest w niebie i Bogiem, i człowiekiem, a więc ma to ciało, które przyjął w łonie Najświętszej Marii Panny. Jest to ciało, które jest z ciała Najświętszej Marii Panny, a ta z kolei jest prawdziwą ludzką, ziemską córką świętych Joachima i Anny. Notabene w XVIII wieku nasz Sejm obwołał świętego Joachima, świętego małżonka świętej Anny, jednym z patronów Królestwa Polskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Święta Anna natomiast patronuje wielu polskich kościołów. Jest to najpopularniejsze żeńskie w ogóle imię w Polsce, bo nosi je ponad milion niewiast w Polsce i warto jest o nich pamiętać, by były jak święta Anna, by we wszystkim, co czynią, służyły Panu Bogu i również były roztropne, służące Panu Bogu bliźniemu i też w ten sposób realizowały swoje powołanie życiowe i zbliżyły się do nieba, do wiecznej szczęśliwości, gdzie ich święta patronka będzie mogła je przyjąć i przedstawić swojemu świętemu wnukowi, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. To, że Pan Jezus miał ziemską babcię, ziemskiego dziadka, jest takie niesamowicie poruszające i pokazuje nam, że i ta funkcja, jaką mają dziadkowie, jest uświęcona przez samą świętą rodzinę, przez naszego Zbawiciela. Chrystus nie tylko podniósł małżeństwo do rangi sakramentu, nie tylko swoją obecnością święcił świętą rodzinę Józefa i Marii, ale również rodzinę swoich dziadków, czyli świętego Joachima i świętej Anny.
Błogosławiona Kinga z kolei jest tą, która dała szczególne błogosławieństwo naszej ziemi jako księżna polska. Nie księżniczka, bo nie była z rodu Piastów, ale księżna, czyli władczyni. Była tą, która wspaniale zarządzała ówczesną Polską, która dała nam kopalnię soli, żeby zrozumieć, co to oznaczało. W XIV wieku za Kazimierza Wielkiego połowa polskiego budżetu pochodziła z salin boheńskiej i wielickiej. Sól była tak cenna, że połowa pieniędzy budżetowych, a to było za Kazimierza Wielkiego, który, jak to się mówi, zostawił Polskę murowaną, co oczywiście kosztowało sporo środków. To jest wszystko pochodzi od świętej Kingi, od tej, która Kunigundy, która jest patronką naszych sali, kopalni soli, która również jest wielką świętą niewiastą, która otrzymała klasztor starosądecki, była tam przeoryszą i od tamtej pory klaryski, urbanistki, bo miała ona tą złagodzoną regułę papieża Urbana, mogły posiadać pewne majątności, jako zakon oczywiście nie osobiście, stał się wielkim błogosławieństwem dla całej ziemi sądeckiej i dla całej naszej polskiej ojczyzny. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, niepokalana Królowo Polski, święty Apolinary, błogosławiona Kinga.